Jakie to drzewo, panie inżynierze? Jak to się nazywa? Wierzba. Wierzba, płacząca. Zaraz będzie płakała. Zaraz będzie płakała, jak będzie padała. No, wycinamy wierzbę na Wosia Buzysza przy dawnym komisariacie. Tu pod budynku numer 9 był komisariat kiedyś. Ona w środku pusta już jest, ta wierzba. No, ale na wbijane pełno gwoździ jest, o. No, jak to wygląda w środku, zaraz zajrzyjmy. Aha. No jest tam próchno, próchno. Spróchniała w środku ta wierzba. No, to się tłucze. No i piła się tępi, bo tam gwoździe w środku są. W tym drzewie, no. Skąd one się wzięły? Piła się... Całe ciuby urwie. Po gwoździach piłować to nie warto. Po kawałku się wysuwa. Wysokie drzewo i szerokie. Szacowane na 40 lat. Traktor czeka, żeby go pociągnąć. Zobaczymy teraz, co to będzie się działo. Może się obali w końcu. Chociaż jeszcze tam ma dużo miejsc. Dużo drzewa jeszcze jest. Nie wiem, czy będzie chciało się obalić. Szerokie drzewo, szeroka podstawa. Teraz, bo będzie ten naprężyk. Naprężamy linę. No i spróbujemy, czy to pójdzie. Czy to pójdzie. A, tramwaj. Tramwaj jedzie, no ale to nie chęci, nie chęci. Jeżdżą, ale za chwilę przestaną jeździć. 9 bodajże już mają ostatni raz, już mają nie jeździć. No i teraz podpiłowują z drugiej strony. No i chyba się da obalić. Tak już będzie podpiłowana z wszystkich stron. Już idzie. Jeszcze nie. I dopiero wtedy się obali, jak dookoła będzie obcięty. Nie jest to łatwe zadanie obalić takie drzewo. No już teraz będzie chyba traktor ciągnął. Zobaczymy. Jeszcze nie. O, dotkniemy do końca. Już powoli się przewraca. Już chyba pójdzie. Teraz już. Obalone. No, ino brzeska, ino gałęzie prysnęły w bok. I w ten sposób drzewo zostało pokonane. Firma Bonsai. Ładnie. A tam takie próchno było w środku. Zobaczmy, jak to wyglądało w środku. W środku same próchno po prostu. O, torf do ogródka na działkę można zabrać, proszę bardzo. No ja mam działkę akurat. Trzeba taczkę wziąć i przyjechać. No. Dziękuję, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębicki. Dla was z ulicy Wosia Buzysza. Niedawno tu był komisariat, którego nie ma. A drzewa też już nie ma.